Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście z serii Młodzi Naukowcy. Dzisiaj naszym gościem jest Ania Gawrońska, która od 16 lat wspiera polskie szpitale w zarządzaniu przepływem produktów medycznych. Pracuje w Łukasiewicz PIT. Współpracuje z firmami IT, pomaga wdrażać rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pacjentów, komfort pracy personelu medycznego. Współpracuje z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Centrum E-Zdrowia oraz stowarzyszeniami branżowymi. Prywatnie mama Wojtka, wielbielka kryminałów i języków. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, Celino. Jak zaczęła się Twoja przygoda bagdacza? Jak to wyglądało? No, przychodząc do wtedy Instytutu Logistyki i Magazynowania, chyba nie do końca wiedziałam, czym Instytut się zajmuje. Natomiast zostałam początkowo zatrudniona do takich prac nie do końca związanych z logistyką i magazynowaniem, bo zajmowałam się komunikacją w dziale, do którego zostałam zatrudniona. I to był czas, w którym Instytut kończył realizację projektu dla jednego ze szpitali w Polsce. To był projekt realizowany ze środków ówczesnego Komitetu Badań Naukowych. No i tak się zdarzyło, że komunikowanie właśnie efektów realizacji tego projektu przypadło mi w udziale. Nie umiem wytłumaczyć, dlaczego tak się stało, że zakochałam się w tej branży szpitalnej i stopniowo coraz częściej zaczęłam się właśnie interesować tymi zagadnieniami. Ukończyłam w tak zwanym międzyczasie studia podyplomowe w Wyższej Szkole Logistyki na kierunku logistyka właśnie, a praca dyplomowa, którą wtedy przygotowałam, dotyczyła już procesów w szpitalach. Oczywiście moja wiedza wówczas była bardziej teoretyczna niż praktyczna, ale ten temat, tak jak mówię, na tyle mnie zainteresował, że zaczęłam go drążyć może nie od takiej strony jeszcze naukowej, ale bardziej praktycznej i stwierdziłam, że to jest ten obszar, którym chcę się zajmować na co dzień, doskonalić w nim i poszerzać właśnie wiedzę. Jak to wygląda teraz, Aniu? Teraz to wygląda tak, że gdyby ktoś kilkanaście lat temu powiedział mi, chociaż właściwie mogę powiedzieć, że kilkadziesiąt lat temu, bo to będzie gdzieś już ze 20 lat temu, powiedział mi, że w kolejnych krokach rozpocznę studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, to albo bym się zaczęła głośno śmiać, albo bym za nim mówiła z wrażenia. Dzisiaj no, mam to szczęście, że to, co robię na co dzień w pracy, jest też moją pasją. Wydaje mi się, że dlatego, że najbardziej przemawiają dla mnie korzyści z realizacji projektów, którymi się zajmuję. Czyli po pierwsze bezpieczeństwo pacjenta, a każdy z nas jest, był albo będzie pacjentem, czy nam się to podoba, czy nie. A z drugiej strony efektywność ekonomiczna szpitali. A ponieważ jest to obszar, w którym mamy ogromny potencjał do zmian, to tym bardziej ja mam ogromne poczucie misji i właściwie ja się śmieję, że mam taką, że jestem ograniczona, to znaczy, że zajmuję się tylko tym tematem, ale podobno ładnie jest powiedzieć, że to jest wąska specjalizacja, więc trzymam się tej wersji. Hashtag Ania od zdrowia. Skąd się to wzięło? Skąd się to wzięło? To było tak, że mieliśmy w instytucie, to znaczy w ogóle to uczestniczyłam w kilku szkoleniach właśnie z budowania takiej marki personalnej czy osobistej, bo to różni eksperci różnych określeń używają. I ktoś z pracy kiedyś nazwał mnie w ten sposób, chociaż wtedy chyba było takie dłuższe określenie, że doktor Ania od zdrowia, natomiast ponieważ sama jestem przeciwniczką tytułomanii, to skróciłam sobie to określenie. Dlaczego tak? No wydało mi się to ciekawym, takim prostym sposobem, żeby przyciągać ludzi też do tych treści, które publikuję w różnych miejscach w internecie. No i wiadomo, umożliwić im też śledzenie moich wpisów, tych materiałów, które udostępniam. Co Cię zmotywowało do używania LinkedIna jako tej platformy do dzielenia się swoją wiedzą? Ja miałam kilka takich etapów, jeśli chodzi o LinkedIn. Pamiętam, że jakby ten pierwszy etap to był taki, że traktowałam LinkedIn trochę jak taką bardziej platformę typu Facebook, żeby nawiązywać kontakty, ale niekoniecznie biznesowe. I
generalnie byłam zupełnie nieaktywna, jeśli chodzi o tą konkretną platformę. Natomiast później wzięłam udział w szkoleniu, podczas którego dowiedziałam się, jaki jest właśnie potencjał, jeśli chodzi o LinkedIn. I pomyślałam, że wykorzystam właśnie to źródło, czy tę platformę do tego, żeby komunikować się z ludźmi. No bo tak jak wiemy, oprócz tych kontaktów krajowych, możemy też pozyskiwać kontakty zagraniczne i to jest też bardzo cenne. W sytuacji, kiedy no chociażby tworzymy jakieś konsorcja projektowe, ale też żeby się dzielić wiedzą. A to, co dla mnie jest też istotne, jeśli chodzi o LinkedIn, to uczenie się od innych, bo uważam, że nigdy nie dochodzimy do takiego etapu, kiedy wiemy już wszystko, a na LinkedInie jest cała masa osób, które zajmują się podobnymi tematami, którymi ja zajmuję się na co dzień, mają trochę inną perspektywę, inny punkt widzenia i to jest właśnie ta wartość, którą możemy czerpać z LinkedIna. Budowanie marki osobistej, właśnie to robisz, to powiedz nam, jak skutecznie komunikować swoją pracę, jak promować siebie, swoją pracę, efekty swojej pracy, ale żeby nie było to reklama, jak to zrobić? Nie jestem ekspertem w zakresie LinkedIna, więc nie wiem, odpowiem tak, jak ja to czuję i jak ja to widzę. Dla mnie taką podstawą, czy taką nadrzędną zasadą, ale ona mi towarzyszy nie tylko jak przygotowuję wpis na LinkedIn, ale ona mi towarzyszy zawsze, odkąd zajmuję się branżą szpitalną, to jest bycie autentycznym. To znaczy, żeby te treści, które przekazujemy, żeby one rzeczywiście były merytoryczne, żeby były przygotowywane przez nas, to znaczy nie wyobrażam sobie, że ktoś przygotowuje te wpisy za mnie i jeszcze, nie daj Boże, w moim imieniu udziela odpowiedzi na jakieś komentarze czy pytania, które czasami się pod moimi wpisami zdarzają. Więc przede wszystkim ta autentyczność. No a żeby to nie była reklama, to wydaje mi się, że tak długo właśnie, to znaczy ja mam ten komfort, że głównie prezentuję wyniki badań naukowych albo wyniki projektów, które realizowałam, a w związku z tym mamy jakby zapewnioną taką neutralność, to znaczy ciężko byłoby chyba posądzić mnie o to, że ja reklamuję cokolwiek. Oczywiście zachęcam innych użytkowników LinkedIna do chociażby wspólnej realizacji projektów, bo takich też sporo robimy. Natomiast wydaje mi się, że trzeba mówić głośno o swoich osiągnięciach, ponieważ często jest tak, i ja tego też niestety doświadczałam wielokrotnie w moim życiu zawodowym, że jeśli my sami o to nie zadbamy, to nikt za nas tego nie zrobi. A jeśli mamy tym bardziej poczucie tego, że czy takie poczucie, że to, co robimy, ma głębszy sens, że przynosi korzyści no takie niezaprzeczalne właśnie dla pacjentów, dla personelu medycznego, to uważam, że grzechem zaniechania byłoby nie mówienie o tym głośno. Dobrze, czyli bycie autentycznym, mówienie o tym, co się robi, mówienie o rzeczach merytorycznych. Czy jest jeszcze jakaś rada, którą dałabyś młodym naukowcom, którzy chcieliby rozwijać swój profil? Co jeszcze? Oczywiście powinni być autentyczni, mówili o tym, co robią, żeby to było merytoryczne dla osób czytających. Czy jeszcze jakaś wskazówka? Ja myślę, że ważne też jest to, żeby się nie zrażać tym, że na przykład w tej społeczności LinkedInowej, jak ja to mówię, są takie gwiazdy, tacy celebryci, którzy zawsze będą mieli tysiące lajków, tysiące reakcji, setki komentarzy i tak dalej. Wiadomo, że w tym świecie naukowym jest też tak, że są tematy, które są bardziej popularne, bardziej nośne. Ważne jest to, żeby trzymać się tej swojej ścieżki. Oczywiście to nie jest tak, że nie można zmieniać tych zainteresowań naukowych, natomiast ja mam wrażenie, że dzisiaj zapanowała, czy panuje taka moda na tak zwanych generalistów, czyli na osoby, które mają powierzchowną wiedzę w wielu obszarach. Natomiast ciężko ich nazwać ekspertami w konkretnym obszarze, w konkretnej dziedzinie. Więc taka moja rada to, żeby się nie zrażać. Ja czasami też się zastanawiam, dlaczego mój wpis, w którym piszę właśnie o bezpieczeństwie pacjenta albo o błędach medycznych, nie cieszy się taką popularnością jak wpisy dotyczące sztucznej inteligencji czy robotów na blokach operacyjnych.
No tak po prostu jest. Kiedyś usłyszałam, że ta logistyka szpitali nigdy nie będzie cieszyć się takim zainteresowaniem, bo to jest temat, mówiąc kolokwialnie, bardzo mało sexy. Także ja się pogodziłam z tym, że zajmuję się tematem, który jest mało sexy. Natomiast z punktu widzenia pacjenta on ma gigantyczne znaczenie i odgrywa no, fenomenalną rolę, jeśli chodzi o wdrażanie mechanizmów związanych właśnie z poprawą bezpieczeństwa pacjentów. Co powinien mieć taki udany post? Czy to chodzi o to, że miałby, że to lepiej, żeby był artykuł, czy jakieś inne to powinien być forma, czy to infografika? Co jest dobre? Czy to zależy od tematu, czy od tego, czy temat jest sexy, czy format też ma tu znaczenie? Tutaj znowu muszę powiedzieć, że to znaczy mogę powtórzyć tylko te rady, które sama usłyszałam na szkoleniach, bo tak jak powiedziałam wcześniej, znam się na zarządzaniu w ochronie zdrowia, w szczególności na logistyce szpitali, ale nie jestem ekspertem od LinkedIna. Natomiast mogę powiedzieć z moich doświadczeń, które wpisy cieszą się największą popularnością. Grafika, infografika, czy cokolwiek, co przyciągnie wzrok, to jest na pewno podstawa. Okay. Nie wyobrażam sobie dzisiaj, zresztą chyba nigdy nie zamieściłam wpisu, który byłby pozbawiony jakiegoś zdjęcia, jakiejś grafiki. Na pewno większą popularnością cieszą się te wpisy, które tworzymy samodzielnie. Nawet jeśli, to taka rada, którą też usłyszałam, nawet jeśli udostępniamy różne artykuły, które czy wpisy innych osób, to dobrze jest je poprzedzić jakimś chociażby kilkuzdaniowym komentarzem po to, żeby właśnie przyciągnąć tą uwagę innych użytkowników, innych czytelników. Co jeszcze? No na pewno nie są popularne takie wpisy bardzo długie, gdzie, bo jednak no najpierw coś musi nam ten nasz wzrok przyciągnąć. Tak jak powiedziałam, zdjęcie to jest podstawa, a druga rzecz to sam układ graficzny tej treści, którą przedstawiamy. Jeśli ona będzie za długa, no to raczej nikomu nie będzie się chciało takiego wpisu doczytać do końca i czasami będziemy scrollować. A z drugiej strony też zauważyłam, że ludzie mają tendencję do zamieszczania takich bardzo krótkich wpisów, które niekiedy są komentarzami do bieżących wydarzeń w kraju. Nie do końca jestem przekonana, że to jest dobry kierunek, bo tak jak powiedziałam, staram się być merytoryczna i no, pewnych tematów po prostu w ogóle na LinkedInie nie podejmuję. Czy są jacyś badacze, jakieś badaczki, których sama śledzisz i którzy cię inspirują? Tak, to znaczy ja akurat jestem w takiej dość, nie chcę powiedzieć, że nietypowej, bo pewnie wiele osób funkcjonuje na pograniczu nauki i biznesu. I też wśród moich kontaktów mam dużo osób, które pracują albo w firmach informatycznych, które wdrażają różnego rodzaju rozwiązania w szpitalach, ale mam w gronie też swoich kontaktów naukowców, którzy na co dzień też prowadzą badania dotyczące zarządzania w ochronie zdrowia. Na pewno są to bardzo, bardzo wartościowe kontakty i one też mnie napędzają do takiej dalszej pracy naukowej. Nie ukrywam, że głównie to są osoby z Polski, bo to też wynika jakby ze specyfiki funkcjonowania szpitali, która no w niektórych obszarach jest trochę inna niż za granicą, chociaż jest też jakiś wspólny mianownik, to skłamałabym mówiąc, że tak nie jest. No i to są też takie osoby, które, tak jak powiedziałam wcześniej, niezależnie od tego, czy to są badacze, czy to są osoby pracujące w biznesie, to zawsze każdy ma trochę inny punkt widzenia, inny sposób interpretacji też pewnych kwestii dotyczących zarządzania w szpitalach. I to jest bardzo wartościowe, bo niekiedy człowiek jest trochę jakby spaczony tym swoim przyjętym przez siebie, utartym sposobem myślenia, więc konfrontacja tych naszych poglądów naukowych czy doświadczeń praktycznych z doświadczeniami innych osób może też wpłynąć na to, że sami wypracujemy jeszcze lepsze koncepcje. Jeszcze lepsze rozwiązanie. Tak jest. Dobrze. Agu, twój profil rzeczywiście jest naprawdę atrakcyjny. Zgłębiałam się w nie. Zgłębiałam po prostu, co tam piszesz. Lajkuję te twoje merytoryczne informacje. Powiedz mi, czy ty nawiązujesz tą relację z tymi osobami, które komentują twoje wpisy? W jaki sposób to robisz? Czy starasz się odpowiedzieć na każdy komentarz? Czy jeżeli zauważasz, że są komentarze jakieś... No bo na pewno zdarzyło ci się jakieś trafienie na hejtowanie. Co wtedy robisz? To zależy. To znaczy zawsze staram się w sposób kulturalny
odpowiadać na, czy reagować na wszystkie komentarze. Kiedyś usłyszałam od jednego ze szkoleniowców, eksperta w zakresie LinkedIna, że na LinkedInie nie ma hejtu. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Uważam, że hejt jest po prostu w internecie i on na LinkedInie też jest. Mhm. Staram się nie wdawać w takie dyskusje, bo wydaje mi się, że one do niczego nie prowadzą. Mam chyba to szczęście, że te moje tematy, czy ta tematyka moich wpisów jest na tyle niekontrowersyjna, że raczej nie ma tam takich jakichś właśnie pełnych nienawiści wpisów. Aczkolwiek zdarzyło mi się kilka osób zablokować, ponieważ zamieszczały treści zupełnie nieadekwatne do tych moich wpisów i miałam wrażenie, że jakby cel tych publikacji jest dla mnie kompletnie niezrozumiały i uznałam, że tym bardziej nie należy się wdawać w dyskusję, ponieważ szkoda mojego czasu. Natomiast odpowiadając na pierwszą część twojego pytania, mam wiele takich doświadczeń, które dowodzą, że dzięki LinkedInowi możemy poznać bardzo wartościowych ludzi i chodzi mi tutaj konkretnie o to, że przenosimy tę znajomość wirtualną do świata rzeczywistego. Wielokrotnie mi się tak zdarzyło, że zainteresowałam kogoś moim wpisem, następnie odbyliśmy spotkanie online, a później na przykład na konferencji mieliśmy pierwszy raz możliwość, żeby się spotkać, porozmawiać. Często to są kontakty, które skutkują tym, że jestem zapraszana na przykład do uczestnictwa właśnie w konferencjach przez te osoby, albo do prowadzenia jakichś spotkań takich merytorycznych. Tutaj mogłabym wskazać kilka instytucji, z którymi właśnie od momentu nawiązania tego kontaktu na LinkedInie współpracuję dzisiaj, czy to właśnie podczas takich wydarzeń branżowych, czy niekiedy też jest możliwość wręcz zainteresowania takiej osoby uczestnictwem właśnie we wspólnie realizowanym projekcie. I to jest, myślę, że kwintesencja tego. Wspólne projekty, realizowanie, zbieranie doświadczeń wśród ludzi z tej branży i różnych doświadczeń. Im więcej tych doświadczeń, tym lepiej, prawda, dla przyszłego wspólnego projektu. Tak, dokładnie, bo tu nie chodzi o to, żeby publikować dla samego publikowania, bo oczywiście można cieszyć się z tych lajków, natomiast radość jest największa wtedy, kiedy możemy materializować, że tak powiem, tą wiedzę i po prostu te kontakty, które pozyskujemy między innymi właśnie na tym portalu. Aniu, prywatne a publiczne. Masz jakąś receptę na znalezienie równowagi? Jak to powinno się rozdzielać? Jako naukowiec? Chodzi ci o rodzaj wpisów? Tak, to znaczy, tak. Czy one... Że budowanie eksperckości. Czy znalezienie tej jakiejś ścieżki, jakiejś takiej rady, żeby takich prywatnych spraw nie pokazywać. Żeby tylko zawsze być tym profesjonalistą. Ale jednocześnie też... Jesteś mamą, lubisz kryminały, lubisz języki obce, żeby być trochę człowiekiem. Tak, to znaczy ja, sama też mnie przedstawiłaś, to znaczy jako naukowca, badacza, ale też mamę. I rzeczywiście, pewnie większość matek tak by powiedziała, że to jest ich taka główna rola życiowa, więc ciężko się od niej odciąć. Pewnie żadna z nas, albo zdecydowana większość z nas by tego robić nie chciała. Ja faktycznie miałam ten dylemat, to znaczy kiedyś się zaczęłam zastanawiać, czy mam być właśnie tylko tą doktor nauk ekonomicznych i publikować twarde dane i takie super merytoryczne wpisy na LinkedInie, czy raczej pozwolić sobie też na to, żeby pewne wątki z mojego życia prywatnego gdzieś też upubliczniać, ujawniać właśnie na LinkedInie. No, przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że LinkedIn to nie jest portal dla naukowców, to znaczy to nie jest super naukowe miejsce. Oczywiście treści tam, które znajdujemy, są różnorodne i wiele z nich to są treści po prostu popularno-naukowe. Natomiast wyszłam z założenia, że ponieważ to życie prywatne u mnie z zawodowym bardzo mocno się przenikają, bo tak jak powiedziałam, praca jest moją pasją, czy ta logistyka w szpitalach jest moją pasją, czy w ogóle szeroko rozumiane zarządzanie w ochronie zdrowia. Dlatego nie wyobrażam sobie, żeby odciąć taką grubą kreską życie prywatne od tego zawodowego. Poza tym prawda jest też taka, że wiele tych doświadczeń, które ja mam szpitalnych,
one pochodzą z tego najbliższego otoczenia rodzinnego. Ja się zajmuję głównie bezpieczeństwem pacjenta i błędami dotyczącymi podania leku. Moi znajomi wiedzą, że to jest obszar moich zainteresowań, więc często ja od nich bezpośrednio dowiaduję się o jakichś incydentach, których albo byli świadkami w szpitalu, albo sami doświadczyli, będąc pacjentami w trakcie hospitalizacji. Dla mnie, to znaczy ja się dobrze czuję w takiej sytuacji, że publikuję te treści takie z uwzględnieniem życia prywatnego. To nie są oczywiście żadne treści, których mogłabym się wstydzić za ileś lat. Bardziej to są takie wątki, które w mojej ocenie w naturalny sposób wkomponowują się, wpisują się właśnie w to moje życie zawodowe i odwrotnie. Także wydaje mi się, że jeśli dobrze się z tym czujemy, pewnie nie wszyscy będą się dobrze z tym czuć, to okej. Tak jak powiedziałam, unikam określonej grupy tematycznej, no na przykład nie publikuję postów o charakterze politycznym, czy nie komentuję życia politycznego. Bardziej staram się publikować takie rzeczy, które mają bezpośredni związek z ochroną zdrowia. On nie musi być często taki oczywisty, no ale musi się jakiś wątek dotyczący ochrony zdrowia, zwłaszcza, że firmuję każdy wpis hashtagiem Ania od zdrowia, to nie wyobrażam sobie raptem zacząć pisać na jakieś inne tematy. Wiesz co, tak naprawdę patrząc na to, obserwując to wszystko, wydaje mi się, osoby, które troszkę tak łączą to swoje życie prywatne, one stają się w ten sposób autentyczne. To nie jesteś sztuczną Anią od zdrowia, tylko jesteś Anią od zdrowia tą, która ma doświadczenie pewne, ma znajomych, którzy mają pewne doświadczenie, to nie pisze się znikąd. To nie jesteś zawieszoną w przestrzeni panią Anią, tak? Tylko jesteś Anią, taką, która zna takie tematy z życia powszedniego i może pomaga na nie reagować. Aniu, czy mierzysz w jakiś sposób swoje aktywności w mediach społecznościowych? Czy to liczysz? Czy są jakieś wskaźniki, na które zwracasz uwagę? Czy nie jest to dla ciebie takie ważne? To znaczy skłamałabym, mówiąc, że to nie jest ważne, bo skoro już podjęłam decyzję o tym, żeby publikować na LinkedInie, to i uczestniczę w różnych szkoleniach, bo często cyklicznie po prostu też się spotykam z różnymi profesjonalistami, z osobami, które znają się na tym, jak publikować na LinkedInie, to oczywiście, że jest to dla mnie ważne, natomiast nie mam jakiejś obsesji na punkcie LinkedIna, to znaczy są posty czy te treści, które publikuję, które cieszą się ogromną popularnością w momencie, kiedy ja zakładam, że to będzie taki umiarkowanie atrakcyjny wpis, a są takie, na przygotowanie których poświęcam dużo więcej czasu i z dużo większą starannością i dokładnością podchodzę do ich przygotowania. Okazuje się, że one wcale nie są takie popularne. Więc nie wiem, z czego to wynika, bo tak jak mówię, no nie jestem ekspertem w zakresie LinkedIna, natomiast sprawdzam sobie raz po raz ten SSI, czyli ten indeks, który pozwala nam na monitorowanie naszej skuteczności czy efektywności naszych działań LinkedInowych w czterech kluczowych obszarach. Czasami, jeśli faktycznie gdzieś ten wskaźnik trochę maleje, to staram się skonsultować z ekspertem od LinkedIna, żeby mi coś poradził. Także to żaden wstyd, bo tak jak powiedziałam, no specjalizuję się w innym obszarze. Natomiast no, podchodzę do tego zdroworozsądkowo. Trochę tak jak nomen omen tak jak kiedyś promotor mojego doktoratu powiedział, żeby nie przywiązywać się na przykład do punktów w czasopismach naukowych, bo dzisiaj to jest 10, jutro to będzie 100 albo odwrotnie. Trzeba po prostu rzetelnie wykonywać swoją pracę i dla mnie właśnie ta rzetelność też to jest coś, co mi przyświeca, kiedy przygotowuję wpis na LinkedIn. Natomiast ludzie reagują różnie, także oczywiście jest to jakiś wyznacznik, ale wydaje mi się, że bez przesady. To znaczy bardziej niż te właśnie lajki i tak dalej, cenię sobie te kontakty i to, że bardzo często te relacje przeradzają się w relacje towarzyskie, koleżeńskie, że możemy się też wzajemnie wspierać w wielu obszarach. Już kolejne pytanie, już nawet do niego doszłyśmy. Gdzie promujesz swój dorobek stricte naukowy? Jak zwiększasz jego widoczność? No oczywiście, tak jak powiedziałam, no LinkedIn to nie jest platforma dla naukowców, to znaczy tam się spotyka różnego rodzaju treści. Natomiast
przez to, że jest tam tak wielu naukowców, to jest to też jakiś kanał takiej komunikacji, więc tam jak najbardziej zamieszczam informacje o projektach naukowych, czy o publikacjach naukowych, czy o konferencjach naukowych, w których uczestniczę. Natomiast oprócz tego jest chociażby Google Scholar, gdzie można też swoje publikacje zamieszczać i tam też raz po raz weryfikuję, czy to, co tam jest, co tam się znajduje, to jest odzwierciedleniem tego stanu faktycznego. I to są chyba takie dwie... Oczywiście jest jeszcze portal Ludzie Nauki, gdzie można po pierwsze weryfikować konkretne osoby, sprawdzać ich stopnie i tytuły naukowe i tam też są zamieszczane informacje o realizowanych projektach czy o przygotowanych publikacjach. Natomiast powiem tak pół żartem, pół serio, że póki te platformy nie będą w jakiś sposób zautomatyzowane albo inaczej, póki nie będzie jakiegoś centralnego rejestru, to trochę mi brakuje czasami czasu, żeby właśnie te informacje aktualizować. Także mam oczywiście, prowadzę sobie dla własnych celów inwentaryzację moich osiągnięć naukowych i w momencie, kiedy one są potrzebne, czy na użytek właśnie pisania jakiegoś wniosku projektowego, czy na użytek jakichś innych kontaktów takich, czy chociażby, nie wiem, chęci zgłoszenia się do uczestnictwa w jakiejś konferencji, czy tego typu działaniach, to wtedy je wykorzystuję. Także tutaj myślę, że możliwości jest wiele. Pytanie właśnie, w jakim celu po prostu te dane są gromadzone. Okej. Okay. Ani, ostatnio dużo mówi się o społecznej odpowiedzialności nauki. Jak ty rozumiesz te takie działania? Jak ty byś je realizowała? Wydaje mi się, że mój temat jest na tyle wdzięczny, jeśli mogę go tak określić, bo może to jest trochę niejako oksymoron, bo trudno mówić o tym, żeby błędy medyczne czy obniżony poziom bezpieczeństwa pacjenta były tematami wdzięcznymi. Bardziej chodzi mi o to, że te rozwiązania, które ja promuję i to podejście, które też stosuję w realizacji różnych projektów, no ono daje mi tą przewagę, że właściwie zawsze w centrum uwagi, może to trochę zabrzmi jak slogan jakiś, ale że jest pacjent. Jest pacjent i jest personel medyczny. Tak się składa, że te kwestie dotyczące bezpieczeństwa szeroko rozumianego, ale właśnie zwłaszcza bezpieczeństwa pacjentów, są bardzo mocno dyskutowane i omawiane przez różne stowarzyszenia, przez różne organizacje, przez różne firmy też, na poziomie unijnym czy w ogóle w skali globalnej. Więc tutaj mam to szczęście, że efekty tych badań naukowych mogę się tymi efektami dzielić ze szpitalami, z organizacjami pacjenckimi, czy z agendami rządowymi, z którymi też współpracuję w Polsce i na świecie, po to, żeby dalej mogły być wykorzystywane właśnie na użytek tworzenia mechanizmów poprawiających bezpieczeństwo pacjenta. Więc to jest taki jeden wątek. Czyli, że w tym moim obszarze, podsumowując, nie ma jakichś takich kwestii kontrowersyjnych, nie ma kwestii związanych z jakimiś problemami czy wątpliwościami natury etycznej. Raczej to, o czym mówię, to, co badam, właśnie jest ukierunkowane na to, żeby pacjentom świadczyć usługi jeszcze lepszej jakości. No a mówiąc o błędach medycznych, bo to jest, myślę, też taki ciekawy wątek, bardzo często pomijany w Polsce, dotyczący tak zwanej drugiej ofiary błędów medycznych, czyli właśnie personelu medycznego, który w wyniku popełnionego błędu też musi udźwignąć ten ciężar związany właśnie z tym błędem. I często jest to ciężar tak duży, że niestety psychicznie te osoby nie są w stanie sobie same poradzić. Więc to jest też taki ciekawy wątek, który pokazuje, że działając właśnie w obszarze zarządzania w ochronie zdrowia, a w szczególności właśnie w tym obszarze dotyczącym bezpieczeństwa pacjentów czy personelu, zawsze mamy ten komfort, że możemy po prostu tymi wynikami badań się podzielić i ja mam ogromne takie wewnętrzne poczucie, że ja wręcz muszę to robić. Pewnie dlatego bardzo często, zawsze chętnie wszystkim pomagam, nawet jeśli ktoś zwraca się do mnie czy telefonicznie, czy mailowo z jakimś zapytaniem. Więc myślę, że ten obszar, w którym ja działam,
No właśnie, on w wielu, wielu, na wielu płaszczyznach, w wielu obszarach przyczynia się też do, w taki sposób naturalny, do poprawy życia społeczeństwa. Nawet nie wiedziałam, że są te drugie ofiary w tych błędach. Tak, bo tak jak mówię, rzadko się o tym mówi, aczkolwiek kiedyś uczestniczyłam kilka lat temu w konferencji właśnie organizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Warszawie, gdzie mówiono o tym, a głównymi prelegentami tej konferencji były pielęgniarki, tak, które dzieliły się swoimi doświadczeniami. No, trzeba umieć przepracować ten punkt. Tak. To nie jest takie proste i oczywiste. To już może już zejdźmy na, jakby podsumowując naszą rozmowę. Aniu, powiedz mi, jaka będzie według Ciebie przyszłość budowania marki osobistej? Budujemy ją w internecie, żeby móc efekty budowania tej marki wykorzystać w realnej pracy, w kontaktach, w budowaniu, realizacji ciekawych projektów, które są też związane z odpowiedzialnością tej nauki. Jaka jest przyszłość tej budowania tej marki? Jak to będzie? Czy to będzie już tylko internet? Czy bardziej znowu wrócimy do stacjonarnych rozwiązań? Czy to będą światy łączone? Jak przyszłość budowania? Ja myślę, to znaczy ja tak podejrzewam, że to będzie zdecydowanie jedno i drugie. To znaczy ja sobie nie wyobrażam, żeby tylko i wyłącznie bazować na tym świecie wirtualnym. Tak jak powiedziałam, no większą wartość dają jednak te kontakty osobiste. Oczywiście świat wirtualny jest genialny, ponieważ to, co było jeszcze lata temu niemożliwe, dzisiaj stało się możliwe, czy jest możliwe. Natomiast wydaje mi się, że zdecydowanie jedno i drugie. To jest trochę tak, jak teraz się toczą dyskusje, czy sztuczna inteligencja zastąpi pracowników, albo czy roboty będą same operować. No nie będą i nie zastąpi sztuczna inteligencja pracowników. Tu bardziej chodzi o to, żeby ta technologia odciążała nas od tej pracy takiej biurokratycznej, administracyjnej. I powtarzalnej. Albo pozwalała nam realizować te czynności, które realizuje człowiek w sposób szybszy, bardziej skuteczny, bardziej efektywny. Natomiast no, ten świat fizyczny, od niego nie odejdziemy. Tutaj, no, jeśli chcemy, czy jeśli mówimy o takich obszarach, jak chociażby właśnie poprawa funkcjonowania szpitali, no to musimy być w tym szpitalu fizycznie, musimy przeanalizować obecny stan rzeczy, musimy zweryfikować, gdzie są te wąskie gardła. Aczkolwiek są osoby na LinkedInie, nawet mam taką osobę w kontaktach, która twierdzi, że wszystkie projekty, przy czym to nie są projekty w obszarze zarządzania w ochronie zdrowia, ale że wszystkie projekty realizuje zdalnie. Ja sobie tego trochę nie wyobrażam, a mam bujną wyobraźnię, bo dla mnie, tak jak mówię, największą wartością to jest pójść do apteki szpitalnej, pójść do magazynu wyrobów medycznych i zaobserwować to, co się tam dzieje. Także myślę, że to jest zdecydowanie ten kierunek, ale to dobrze, że nie poprzestaniemy tylko na tym świecie wirtualnym, ponieważ mam obawy, że to jest trochę tak, jak się mówiło, że papier przyjmie wszystko, to tak samo możemy opisać siebie w dowolny sposób w internecie, możemy się przedstawić jako rzadkiej klasy specjalista czy ekspert. Natomiast no, rzeczywistość później bardzo szybko zweryfikuje to i myślę, że osoby właśnie takie nieautentyczne czy takie, które nie będą miały tego zaplecza merytorycznego, to nawet same nie będą dbały o przeniesienie tych relacji do świata rzeczywistego w obawie, że bardzo szybko zostaną zweryfikowane. Także natomiast no, ci prawdziwi eksperci muszą działać w warunkach fizycznych, bo no, nie wyobrażam sobie innego podejścia. Zresztą mi zawsze było też bliżej do praktyki niż do teorii, a w związku z tym no, takie podejście jest dla mnie zdecydowanie bardziej takie naturalne i nawet nie wyobrażam sobie innego. Czyli łączymy te światy i wyciągamy... Zdecydowanie tak. I wyciągamy z tego rzeczywistego najlepsze i z internetowego najlepsze rzeczy w jednym celu, takim bezpieczeństwa pacjenta. Aniu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Na przykład. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.